Szczególny dzień i ważna chwila dla 49 nauczycieli, którzy otrzymali kolejny stopień awansu zawodowego. Pozostawiając za sobą status nauczyciela kontraktowego, weszli w kolejny etap, dołączając do licznej w naszym mieście grupy nauczycieli mianowanych. Przede wszystkim jest to kolejny etap na mojej drodze zawodowej. Jest to moment, kiedy mogę się rozwijać. Zresztą myślę, że każdy z nas się rozwija niezależnie od tych stopni awansu, ale jest to dla mnie rzecz istotna, bo jest to efekt mojego samokształcenia się. Jestem z tego bardzo dumna, bardzo zadowolona i robię to też nie tylko dla siebie, ale dla swoich uczniów również. W zabrzeńskich placówkach oświatowych pracuje około 3000 nauczycieli. Ścieżka awansu zawodowego jest niełatwa. Ten stopień awansu zawodowego to 3-letni staż, egzamin przed komisją, która złożona jest z przedstawicieli Śląskiego Kuratora Oświaty, ekspertów, którzy oceniają również odpowiedzi. W tych egzaminach uczestniczą również związki zawodowe, dyrektor szkoły, w której nauczyciel pracuje. Trzeba wykazać się dużą wiedzą, trzeba zaprezentować swój dorobek, opisać go pod kątem spełnienia wszelkich wymagań, które są określone w przepisach prawa oświatowego. Ścieżka awansu zawodowego to takie trochę kamienie milowe podczas cyklu naszej pracy, które są zwieńczeniem pewnego trudu włożonego w danym okresie. Te okresy są bardzo długie i to jest też fajny okres na podsumowanie tego czasu spędzonego z dziećmi, trochę refleksji nad tym, co się wydarzyło, co można udoskonalić, no i taki trochę moment pochwał nas, nauczycieli, za nasz trud. Bo praca nauczyciela... No na pewno jest ciekawą pracą, codziennie coś innego mnie spotyka, ja mogę się realizować i jest też ciężką pracą, ponieważ cały czas trzeba się szkolić. To na pewno wyzwanie, ale pełne też satysfakcji. Bardzo się cieszymy, że nauczyciele chcą podnosić kwalifikacje zawodowe. To pokazuje, że pomimo tego, że oczywiście mamy kłopoty takie jak w całej Polsce, czyli mamy troszeczkę wakatów, to ci nauczyciele, którzy są aktywni, chcą stale podnosić swoje kwalifikacje i to nas bardzo cieszy. Oczywiście to jest z jednej strony dla nich także szansa, żeby zarobić troszeczkę więcej, ale to także jest szansa dla zabrzeńskiej oświaty, ponieważ wiadomo, lepsi nauczyciele to lepsze kształcenie.